A dzisiaj Laravel i. No właśnie. Chyba zawłaszczone przez informatykę i odmieniane przez wszystkie przypadki i w różnych dziedzinach słówko routing. Czyli. No właśnie. Czyli co? No to zapraszam, to się dowiemy. Otóż ten routing to nic innego jak takie Trasy wykonawcze, takie wyszukiwanie kodu, który należy wykonać na podstawie tego, co znajduje się w pasku adresu w przeglądarce, czyli tego URI. Mówiąc krótko, jest to taka para, której dla odpowiedniego URI przygotowujemy odpowiedni widok, kontroler, czy po prostu ogólnie jakiś kod, który ma się wykonać. No i teraz. Będziemy mieli, jak za chwilkę, zobaczycie dostępną taką usługę ROAD, która będzie właśnie za pomocą odpowiednich metod łączyła w pary właśnie takie URI z jakimś kodem, który należy wykonać. Czy to widokiem, czy to kontrolerem, czy po prostu z czymś, co musi się zadziać. Za chwilę to zresztą zobaczymy, ale jeszcze zanim o tym, to muszę wam pokazać taki jeden programik, z którego będziemy korzystać i trochę się usprawiedliwić dlaczego w ten sposób. Postman będziemy korzystali z tego narzędzia które tu za mną widzicie w tle a które to pozwala bardzo precyzyjnie utworzyć żądanie. Czyli tak jakby symuluje to co wysyła przeglądarka podaje tutaj URI podaje metodę wysyłania nie wiem, get post czy inne o których będzie no i tu mamy jakieś parametry nagłówka tego żądania. No, wszystko mogę sobie z tym żądaniem zrobić co mi się tylko podoba. Wysłać i zobaczyć, co zostanie zwrócone. Można powiedzieć, że to jest w zasadzie przeglądarka, ale taka, która pozwala mi dokładniej kontrolować, co ja tak w zasadzie w tym żądaniu wysyłam i co to w zasadzie za odpowiedź do mnie przyszła. Zatem postman będzie nam towarzyszył i tu właśnie będziemy uruchamiali przeróżne mm, URI, które wyślemy do naszego Laravela, a który to Laravelek. Nasza aplikacja będzie to URI, no właśnie dzięki routingowi, odpowiednio y, interpretować i wykonywać właściwy dla danego URI kod. Czy to jakiś kontroler, czy jak za chwilę zobaczymy, zwykłą lambdę. Które to znowuż kontrolery, lambdy, czy widoki będą po prostu zwracały odpowiedź. I ta odpowiedź może już być dokładnie tym czymś, co chcemy zobaczyć, czyli stroną, ale to nas nie interesuje tu za bardzo, bo no to jak wyświetlić stronę, to jest w ogóle. Inny temat, prawda? Natomiast często jest tak, że wysyłamy jakąś paczkę z informacjami, nawet w postaci JSON-a. I ja będę się tego schematu początkowo trzymał. Co tam Laravel zwraca? Bo to, co on zwraca, może przechwycić jakaś aplikacja frontendowa, jakiś framework frontendowy i po prostu zrobić z tym zupełnie, co ona tam sobie chce. Natomiast nas interesuje ten moment, co ten Laravel tam zwraca. Także ten widok potraktujemy trochę. Z przymrużeniem oka. Będziemy umawiać się na to, iż ogólnie, no i zwróciliśmy widok, czyli jakieś tam dane poszły, ok? A nie będzie to oglądanie pięknej, yy, skonfigurowanej tu jakiejś aplikacji w przeglądarce, ładnych formularzy, bo to nie do końca jest związane z Laravelem i to możecie sobie yy, sami zrobić, ok? W ostatnim odcinku udało nam się odpalić Laravela. O, takie coś się pojawiło, co tu teraz widzicie w naszym postmanie na dole. W tej zakładce preview właśnie podglądamy to, co zwraca nasz Laravel, kiedy jest w takim domyślnym uruchomieniu, czyli kiedy po prostu wpiszemy sam adres, na którym on stoi, ale bez żadnych tam ścieżek. No właśnie, zobaczcie, postman tutaj pozwala nam właśnie uruchamiać, tak jakby w przeglądarce te adresy, ale trochę więcej informacji nam tutaj ładnie wyświetla. Localhost 8001, na takim porcie postawiłem naszego Laravela. Nic tu nie wpisuję, jeszcze raz, o, domyślnie Enter, Załadowało się, załadował się Laravel i wysłał nam tę pierwszą taką domyślną stronę. Możemy tu sobie podejrzeć na przykład jakie nagłówki dostaliśmy w odpowiedzi i tak dalej, i tak dalej. Zatem spora taka kontrola tego, co się dzieje. Zatem wiemy już z ostatniego odcinka, że indeks PHP, ten jedyny w zasadzie upubliczniony plik, Uruchomił całą aplikację, i właśnie ten proces tego routingu, on tutaj zinterpretował tę trasę, która tu została wpisana, i wiedział skąd że należy ten domyślny plik y, z tym Laravel wielkim tutaj podesłać. A co gdybym tu coś pisał innego? Coś? Enter? A no to się dowiem, że takiego czegoś nie ma. I tu dygresja, zobaczcie, jesteśmy przyzwyczajeni, nie, że się pisze tam jakiś indeks PHP w takim prostym użytkowaniu strony i tego wszystkiego. Oczywiście się wyświetla, ale wcale nie musi. Natomiast to, to nie będzie wykorzystywane tak, ten mechanizm tego parowania, że to, co tu wpiszę, odpala odpowiedni kontroler. Ten mechanizm nie będzie robiony tak, że na przykład, jak mam stronę o mnie, to tu będę miał o mnie PHP, bo pamiętamy, jest tylko. Jeden plik PHP i nie będzie więcej, i nie może być więcej. Zatem będziemy tu mogli wpisywać, co nam się tylko podoba, i na tym polega moc tutaj tego, że w tym URI będę sobie tutaj mógł wpisać cokolwiek o dowolnej długości konfiguracji, a nawet będę mógł wykorzystywać te adresy, by jakieś informacje przekazywać. I jeżeli odpowiednio skonfigurujemy Laravela i wykorzystamy odpowiednie usługi, czyli klasy po prostu, to tutaj będą się odpalały odpowiednie widoki, które to widoki zostaną wygenerowane w odpowiedni sposób, jak nie przez jakiś kontroler, to po prostu przez jakiś widok, czy nawet ręcznie będziemy mogli to zrobić, chociaż to tylko raczej na początku w celach szkoleniowych. Zatem widzimy tu wyraźnie jakaś, jakiś adres, jakiś URI i tutaj przychodzi odpowiedź. Okay? Tak to będzie realizowane. Zatem spróbujmy się teraz dowiedzieć jeszcze raz tutaj odpalę tą pierwszą początkową stronę, co tu się zadziało, kiedy właśnie ten domyślny Laravel się tutaj wyświetlił. A za moimi plecami, a ja mam to przed oczami, jest listing tego, co tutaj w tej naszej Laravelowej aplikacji się znajduje, a jest tam taki podkatalog routes i w nim jest taki plik web.php. Pierwszy plik, nie jedyny, ale pierwszy na który tutaj cały Laravel Zwraca swoją uwagę, kiedy próbuje znaleźć właśnie interpretację tego URI, który przyszedł z żądaniem. Zatem Laravel będzie sobie patrzył w ten plik WebPHP. Macie go tutaj już po tej stronie otwartego. O, zobaczcie, na, na niego właśnie patrzymy. I teraz ten plik, to co on tu w sobie zawiera, to będą właśnie te parowania. Czyli tego adresu UDI, który mogę wpisać, za chwilę kilka przykładów sobie omówimy, i tego, co ma zostać uruchomione, by wygenerować w, w efekcie odpowiedź. No to przyjrzyjmy się temu, co tutaj zapisaliśmy. I na tapetę najpierw weźmiemy to welcome, które się tam pojawia, kiedy wpiszemy domyślnie po prostu sam adres, gdzie stoi nasza apka. Otóż taki domyślny adres to właśnie jest o taki zwykły ukośnik, czyli że jeżeli przyjdzie żądanie bez żadnych tam po ukośniku parametrów, czyli taki zwykły jakiś adres tej naszej domeny, powiedzmy jakaś domena.pl czy u nas localhost, to znaczy, że jeżeli coś takiego przyjdzie i to jeszcze przyjdzie metodą get, a zobaczcie, służy nam tutaj pomocą taka klasa road, taka taka usługa, która tu statycznie wykorzystuje metodę get i mówi, że jeżeli coś przyjdzie, takie żądanie, i ono będzie wysłane tutaj metodą get. Pamiętacie w postmanie? Zaraz sobie tu do postmana zerkniemy. O, zobaczcie, w postmanie tutaj mieliśmy metodę get, nie? że tutaj to żądanie przesłaliśmy taką metodą. O, no właśnie. Jeżeli sobie taką metodą przyślemy, bo gdyby była inna, to on by nie zinterpretował tej, tego URI. Ale jeżeli przyjdzie. Czysta domena, bez żadnych tam połkośników śmieci i będzie getem. To musisz coś zrobić, co? Ano, odpalam tutaj zawsze w drugim parametrze, domknięcie, jakąś lambdę tutaj wstawiamy, anonimową funkcję jak kto woli. Ja tu skorzystałem z tej notacji, którą wnosi najnowszy ph. Tutaj niżej. Będzie też przykład notacji starszej, którą na pewno też dobrze znacie, czyli gdzie jest jawnie to słowo function i tak dalej. Tutaj mamy fn strzałeczka, czyli że wywołaj funkcję anonimową, która zwróci. No i tu korzystam z takiej globalnej funkcji view, która generuje po prostu widok. I tym się jeszcze zajmiemy. Sorry za dźwięki. Tym się jeszcze zajmiemy. Ale spróbujmy się zastanowić w takim razie, jak ma się to do tego, co się pojawiło tutaj w Postmanie, czyli do tego Laravel, czyli tej domyślnej strony, bo się ma, dlatego że właśnie ta domyślna stronka pojawiła się właśnie dzięki tutaj temu sparowaniu. Prosta sprawa. Przejdźmy do listingu naszych katalogów, i tutaj zobaczcie, macie coś takiego jak resources. Resources. O tak, dobra. Już się czepiacie mnie czasami, że te moje wymawiania angielskich słówek to. Ja miałem język rosyjski. Trzeba wybaczyć. Okej, okay. patrzcie, widoki. Mamy taki podkatalog widoki. I tu jest taki plik Welcome Blade PHP. Blade to oddzielny temat. Nie będę mu poświęcał wiele czasu. Generalnie jest to, to taki. Trochę podobny do smarty, jeśli ktoś kiedyś używał, taki szablon formatowania po prostu czego? A otwórzmy to sobie: formatowania, no właśnie, zwykłego pliku HTML, tyle tylko, że rozszerzonego o pewne e, możliwe takie wstawki, które właśnie ten e, Blade tutaj umożliwia. Czyli mogę sobie o na przykład jakieś te elementy tutaj. Dodatkowe umieszczać. Bardzo mi to przypomina smarty, które kiedyś używałem, dobrze znam, i zobaczcie, jak się tak przyjrzymy, to ten widok to jest właśnie nic innego jak ta strona, którą tutaj oglądaliśmy, czyli o ta. O, dokładnie ta. OK? A tutaj mamy ten nasz plik. Przypomnę jeszcze raz, znajduje się on w katalogu. Zobaczcie, tu jest Resources, View, Widoki, Welcome Blade. OK? Także Prosta sprawa, ale jak już mówię, nie zajmuję się tworzeniem pliku HTML i wpisywaniem stylu i co ma mieć, jaki kolor. Nie interesuje nas to w tym momencie. Nas interesuje to, co nam tutaj pokazuje Postman. I to, co nam przychodzi, będziemy sobie tutaj co najwyżej preview robić, ale tak nawet bardziej precyzyjnie to będzie nas interesowało, co tu za surowe dane po prostu zostały zwrócone. Nie interesuje nas to, czy tutaj to już będzie HTML, czy jakiś JSON, czy, czy nie wiem, jedna jakaś liczba, czy cokolwiek. Tak, tu będziemy się przyglądali, co nam tutaj Laravel zwraca. Zatem przejdźmy do kolejnych przykładów, bo. Takie dobre zrozumienie, jak ten cały routing działa, to jest na przykładach. One tutaj wszystko wyjaśniają, nie trzeba się nadmiernie tłumaczyć. Przyjrzyjmy się przypadkowi drugiemu, route get, i tutaj parujemy pokaz sztucznych ogni. Zobaczcie, wymyślony jakiś uri, w ogóle to nie jest związane z żadnym plikiem, jak już mówiłem, PHP, jest związane z domknięciem. I w tym domknięciu nie zwracam widoku, jak tutaj wcześniej, tylko nawet zwracam zwykły tekst. To nie znaczy, że tak mamy robić i że to jest właściwe. Chcę wam pokazać jak rozumieć te działanie Laravel'a w tym miejscu. Będzie dużo różnych przykładów, będziemy się zagłębiać w ten routing. Na razie chcę porcjować to takimi różnymi przykładami, żebyście zrozumieli też pewną mechanikę, jak to wszystko funkcjonuje. Zastanawiałem się w ogóle, czy jakoś tak spróbować wam to opowiedzieć na raz, czy właśnie porcjować to na krótsze odcinki. W moim wykonaniu, tam czy dwie godziny, i małe jakieś przykłady, które i tak uporządkują to wszystko. Uznałem, że takie przykłady powoli, powoli będą gdzieś odkrywać przed nami to, jak to wszystko działa. Zatem zobaczcie. Laravel widzi, co my tu zwracamy, i to nie znaczy, że to już jest odpowiedź. To jest coś, co trafia dalej do tych warstw. I Laravel to ana będzie analizował, to znaczy on się przyjrzy, co my tu chcemy zwrócić, i on może jeszcze tam reagować już automatycznie lub w sposób przez nas jakoś tam wcześniej zaprojektowany. Przez te kolejne middleware kończące może przechodzić i też z tym kodem coś się jeszcze może tutaj zadziać. Zatem to, co tutaj zwracam, nie traktujcie jako czegoś, co już na pewno takie i w takiej postaci wyląduje jako odpowiedź. To jest skomplikowana struktura i będziemy się w nią wgryzać poprzez kolejne przykłady. Ale na razie mamy tu prostą rzecz. Mamy tutaj właśnie jakieś nowe URI i zwykły zwrócony tekst. Laravel zobaczy, że to jest zwykły zwrócony tekst i po prostu puści to tak, jak jest. Ale yy, odpalmy sobie Postmana. To będzie o w ten sposób sobie tu skrót uruchomimy. Dobrze mówię? Dobrze mówię, ale o, jeszcze trzeba go otworzyć. Dobra, i zobaczcie pisujemy pokaz sztucznych ogni i tutaj mamy get bo tak było zdefiniowane wysyłamy takie zapytanie no właśnie zobaczcie co przyszło jak sobie tu preview zrobimy no mamy sztuczny ogień jak nic przyszedł no przyszedł zadziałało czyli w tym wypadku ten cały nasz proces zadziałał bardzo bardzo prosto po prostu zwrócił taki tekst jak został przygotowany. Ale to nie wszystko. Spróbujmy teraz zwrócić coś, co jest jakąś strukturą złożoną, na przykład tablicą i to jeszcze tablicą, która jakiś obiekt będzie zawierała. Zobaczmy co się teraz stanie. Mamy niżej ten przykład. Po pierwsze tworzę sobie jakiś obiekt a podstawie klasy standardowej takiej oglądaliście wcześniejsze odcinki, wiecie co to. Przypisałem mu jakąś jedną tutaj cechę, własność UFO, to prawda. No, i definiuję sobie. Tak? Do URI dane przypisałem sobie funkcję anonimową, która od razu zwraca tutaj jakąś tablicę, w której są tablice, w których są jakieś dane. Widzicie, co tu jest, to co mamy ja będę tłumaczył. Ale zobaczmy, co się stanie, jak to w Postmana wpiszemy. No to zobaczmy. Mamy tu postman. Usuwamy tę część i wpisujemy te dane. Tam było get, get było. No to zostawmy get. Dobra. Wyśli. No i uwaga. Co przyszło? Wyświetlmy to jakoś ładnie. Pretty, takie będzie. Zobaczcie, przyszedł nam w zasadzie Jason, nawet został wykryty Jason, czyli ja nie wysłałem Jasona, czyli pliku tekstowego, który reprezentuje te dane, które wysłałem. Yy, Rafel sam musiał zinterpretować, że skoro koleś tutaj wysyła jakąś tablicę, a w niej są jeszcze jakieś obiekty, to pewnie mu chodzi o to, żeby z tego zrobić Jasona. No i w zasadzie tak to zadziałało. Yy, spróbował zamienić to na JSON-a, błędu nie zwróciło, więc wypluł coś takiego. Nie, Nawet tu jest, zobaczcie, o, w tym miejscu wykryte, co to przyszło, że to w jakiejś postaci json dane. I co tam mamy? No mamy tu nasz punkt ABC, który jest w przestrzeni, wszystko jest, i jest nasz obiekt, który zawiera w sobie cechę własność UFO, która jest prawdą. I w ten sposób może się Laravel zachować, ok? No to teraz bardziej takie Laravelowe podejście pokażę. Wiemy co to kontroler w naszym modelu MVC. Stwórzmy sobie kontroler. Ponieważ mówiłem iż Laravel naprawdę jest rozbudowanym narzędziem i mamy tutaj naszego sztukmistrza artisana i to nasze wspaniałe artisanowe narzędzie. Ono tutaj jest zobaczcie tylko PHP najpierw artisan. I teraz nasz artisan. Pozwala wykonać coś takiego make controller. Czyli stwórz mi kontroler, nowy kontroler w całej strukturze mojego Laravel'a. Zobaczcie, nawet początkujący programista Laravel'a, który nie do końca rozumie jak te kontrolery tam będą się rodziły do życia, co je tam zarejestruje, utworzy i powoła nawet nie wiedząc jeszcze tego. Mogę coś już zrobić. Ogólnie rozumiejąc pewną ideę, więc stworzę sobie kontroler. Nazwę go, no nie wiem, First Controller. Bo mi się tak zachciało, to sobie tak nazwę. No, co to za znaczenie? Enter. Jest utworzony. Hm. No dobra, ale to, co to teraz znaczy? No to się będziemy teraz po kolei przyglądać temu wszystkiemu. Tutaj ukryjemy Postmana. Pokażemy sobie teraz ten listing. I zobaczcie teraz tak ukryję sobie te routy, resource, tutaj też mogą zniknąć na chwilkę. O, APP, jest katalog APP i tu w tym APP jest taki katalog HTTP. O, bo Laravel wie, że te nasze uruchomienia odbywają się nie jako CLI, jako tam z konsoli, tylko przez przeglądarkę. Tu przychodzi żądanie HTTP. No i jesteśmy w takim katalogu. I tu będzie jeszcze jeden katalog. Mianowicie Controllers. I tutaj, jak widzicie, tam już się wcześniej bawiłem, coś sobie założyłem, ale tu jest nasz nowy First Controller. A, jest też taki domyślny kontroler, który jest tu zawsze, ale jest ten, który utworzyłem. No to go sobie otwórzmy. Tu nic nie ma, zobaczcie. Jest puściutko. Ale... No, tu nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się tu jakaś metoda pojawiła. Widzicie, że on tutaj rozszerza ten, właśnie kontroler, a ten znowuż tam rozszerza co innego. Kiedyś do tego jeszcze wrócimy. Na razie nie jest nam no aż tak bardzo potrzebne, co tutaj jest wyżej. To jest domyślne. Wiemy, że to tu musi być. Jeżeli byśmy chcieli używać jakichś innych usług, czy, czy ogólnie po prostu klas to tu sobie ten use możemy swój własny dopisywać, chociażby, nie wiem, możemy sobie jakieś bazodanową klasę dodać, którą Laravel daje, ale to w przyszłości. Wszystko w małych porciach, spokojnie. Warto tylko zauważyć, że pracujemy w przestrzeni nazw controllers, ok? Chodzi o to, że bardzo ładnie tutaj Laravel też uczy nas, jak można te namespace, te autoładowanie używać. No on jest taki ładny. Jest dobrze zaprojektowany. To jest taki, taka esencja tego, co tutaj PEHAP, zwłaszcza w tej nowej odsłonie, może nam oferować. Zatem takie nawet samodzielne studiowanie tego wszystkiego, przechodzenie gdzieś tam, a gdzie jest to, a gdzie jest to, a co to, a gdzie ta klasa, też może wiele nas nauczyć. Ale my chcemy od małych rzeczy zaczynać. A nie tam gdzieś od razu się zagłębiać w jakieś środki, bo to potem chaos w głowie. Ja wiem też, czek się uczy, jak coś jest abstrakcyjne, skomplikowane, to potem jest chaos. Stwórzmy tu sobie jakąś funkcję i zobaczmy, co się stanie. Już ukryję tylko ten listing niepotrzebny. O! Stwórzmy tu sobie jakąś funkcję. Mam tutaj jakąś funkcję, którą nazwałem sobie smile. Widzimy, że jest publiczna. No i co? Nie będziemy tu wydziwiać. Zwróćmy tutaj sobie jakieś dane. Ok. No, na przykład w takiej postaci. Bo mogę. Pamiętajcie. Mam kontroler, jego metody, klasę tak naprawdę z metodami i ja tutaj nie muszę od razu czegoś zwracać. Ja tu mogę sobie zwrócić co mi się podoba. To na przykład tutaj mogę zwrócić ten widok. Pamiętacie? View, ten welcome. Tutaj mogę to zrobić. Tak, o. mógł na przykład w ten sposób zrobić. Ale. To jest po prostu uporządkowaniem tego, co mieliśmy w GET. O to, co było, zobaczcie, w GET, w web, przepraszam, to, co było tutaj. Te nasze lambdy, które tutaj widzieliście, czy tak jak tutaj, tak naprawdę możemy przerzucić do kontrolera. No, a kontroler nie dość, że ładnie porządkuje mi to wszystko, to jeszcze powiększa te wszystkie możliwości, no i nie robi takiej kakofonii, że tutaj mam jakieś kody w tym pliku, jak PHP. Ten plik powinien być ultraczytelny i tylko mi pokazywać, jaka, jakie URI co odpala, a nie, że ja tutaj będę on na przykład miał coś takiego. To jest, to jest, pokazałem, jak to funkcjonuje, ale no, umieszczanie tutaj tego, co jest zwracane, no to, to, to równie dobrze. Można w ogóle Ralavela sobie darować, odpalić jakiś. Pięć plików PHP i zwrócić sobie parę html widoków i tyle, nie? Zatem, kiedy uczycie się, to najpierw myślimy tak, że okej, okay, to nie muszę się wiele uczyć, mogę użyć tego Laravela tak, jak w zasadzie myślałem do tej pory o tworzeniu stron. I rzeczywiście tak możesz zrobić. Tylko po co? Wtedy całej tej mocy Laravela się nie wykorzystuje i tego, co można z niego zrobić, jak duży, naprawdę duży kod. A mimo to bardzo uporządkowany, dający się łatwo modyfikować kod, stworzyć. Dobra. Sprawdźmy więc, jak przywołać do życia teraz ten kontroler, który żeśmy utworzyli. Czyli jak stworzyć ścieżkę, no to robmy. Road, troszkę jeszcze podniosę. Get, trzymamy się na razie geta. No i teraz weźmy tu sobie, wymyślmy, tak, tam, nie wiem, dane 3, nieważne. A tutaj zobaczcie, co zrobię. Otóż podam nazwę mojego kontrolera. Jak on się tam nazywał? First Controller. Teraz po małpce podam nazwę tej metody, którą stworzyłem. Powróćmy tutaj. Co my tu mamy? Metoda się nazywała Smile. No, okej, okay, nie ma problemu. Smile. Zapisałem. Nic tu więcej nie ma. Nie ma tu funkcji anonimowej, jak widzicie, ale. Laravel doskonale będzie wiedział co z tym zrobić. No to idziemy do Postmana i wpisujemy dane 3 enter. Mieli, mieli, mieli. No i co? Namielił. Proszę bardzo. Pretty nam tu wyświetliło te dane, które zwróciłem i w praktyce jest to znowu JSON. Interpretacja Zwrócenie, ale właśnie wykorzystaliśmy swój pierwszy, bardzo prościutki kontroler, ale już widzimy, gdzie on był, tak? Gdzie się znajduje? Że app, HTTP, controllers. Jeszcze raz sobie na to zerknijcie. O, w tym miejscu mamy tu app, HTTP i kontrolery, i nasz utworzony przez Artisana. Czy można było to zrobić ręcznie bez Artisana? No toż pewnie, ale wiecie, lepiej robić to przez Artisana, ponieważ. Są takie miejsca, które później Wam pokażę, jak będziemy sobie kontener usług omawiać inne takie rzeczy, gdzie jak stworzymy coś przez Artisana, to na pewno nie zapomnimy o pewnych wpisach, które gdzieś przy ręcznym tworzeniu moglibyśmy pominąć. Nawet nie dlatego, że nie wiemy, ale żeśmy zapomnieli. Zatem jeśli coś można stworzyć przez Artisana, to róbcie to przez Artisana. No tak po prostu jest Bezpieczniej zresztą po to to zostało zaprojektowane. Laravel naprawdę jest spory i wiele rzeczy, kiedy zaczniemy się zagłębiać, nie będzie prosta. Więc pamiętanie o wszystkim, zwłaszcza gdy się uczymy, jest kłopotliwe. Więc to, że coś możesz utworzyć ręcznie, okej. Okay. Ale jak możesz artisanem, zrób artisanem, dobra? No to cóż. Myślę, że na ten odcinek to wszystko. To nie jest wszystko o routingu, spokojnie. Chciałem... Na razie przedstawić tyle, żebyście już mogli sobie coś przećwiczyć. W następnym odcinku kontynuujemy ten sam temat. Tyle na dziś.